Szkoła podstawowa w Ochli jest małą szkołą. Uczy się w niej 146 uczniów w klasach 1-6 oraz 22 przedszkolaków w oddziale zerowym. W szkole pracuje 22 nauczycieli. Szkoła jest szkołą pięknie położoną, kameralną. Dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Dzieci utożsamiają się ze szkołą, nosząc mundurki. Szkoła oprócz tego, że uczy, również rozwija zainteresowania naszych uczniów poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na które uczniowie bardzo licznie uczęszczają. W ramach zajęć wychowania fizycznego nasi uczniowie wyjeżdżają na basen w Dżonkowie. Warto podkreślić, że wszystkie dzieci od klasy pierwszej do klasy szóstej korzystają z tej formy zajęć. Tak jak powiedziałam wcześniej, nasza szkoła nie tylko uczy, w naszej szkole uczniowie również mogą się bawić. Jest wesoło. Przykładem jest dzisiejszy dzień. Dzisiaj właśnie obchodzimy pierwszy dzień wiosny i wszyscy pracownicy oddali klucze i dzienniki naszym wspaniałym uczniom, bo to dzisiaj szósta klasa przejęła władzę nad szkołą. Przedszkolny w szkole podstawowej w Ochli istnieje od tego roku szkolnego, czyli 2012-2013. Oddział nasz liczy 21 dzieci. Oprócz zajęć dydaktycznych, które codziennie są przeze mnie prowadzone, są prowadzone w naszym oddziale również zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, religia, rytmika, prowadzone przez naszych nauczycieli naszej szkoły. Kładziemy szczególny nacisk na dobrą zabawę, przede wszystkim na naukę poprzez zabawę. W biblioteki szkolnej zapisane są dzieci od klas zerowych do klasy szóstej. Również przychodzą do nas przedszkolaki, pożyczają książeczki. Bibliotekę od 5 lat mamy skomputeryzowaną, czyli mamy czytnik, mamy karty biblioteczne, elektroniczne. I system ten bardzo zachwycił uczniów, przez co zwiększyła się frekwencja wśród dzieci i zwiększyło się czytelnictwo. Jesteśmy też również zarejestrowani w programie Twinning. Współpracujemy ze szkołami za granicą, realizujemy projekty tematyczne. Między innymi wysyłamy między bibliotekami z różnych krajów kartki świąteczne, wielkanocne, bożonarodzeniowe. Zdobyliśmy jedne z pierwszych miejsc. 2 lata temu byliśmy na wystawie w Gorzowie. Reprezentowaliśmy właśnie nasze prace. Biblioteka szkolna, jak widać, składa się z czytelni i z pożyczalni. Do biblioteki również przychodzą rodzice dzieci, a więc jest to biblioteka również publiczna. I te książeczki pożyczane są, które tutaj są z tyłu za mną, są przede wszystkim przeznaczone dla rodziców. Koleżanki, nauczyciele, jest przytulnie, bezpiecznie i bardzo lubię chodzić do tej szkoły. Bardzo podobam się w tej szkole, dlatego że jest bezpiecznie i są na fajne zajęcia pozalekcyjne. Jest chór i tańce, na które chodzę. Są fajni koledzy, koleżanki. Lubię chodzić na zajęcia pozalekcyjne, są różne, bardzo mi się podobają. Podoba mi się ta szkoła, bo są fajne dni, na przykład teraz jest dzień wiosny i można zacząć przyjaźń na całe życie. Lubię tą szkołę, mamy dużą bibliotekę i sklepik szkolny, mam bardzo dobrych przyjaciół, fajni są tutaj nauczyciele, podoba mi się bardzo ta szkoła.